Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marokobragi, a przed wami kolejny materiał z dodatku do gry Elden Ring o nazwie Shadow of the Earth Tree. Dobra, ja na razie mimo wszystko wrócę do włóczni. Włócznia Mesmera, jak mówię, ona zadaje obrażenia od ognia. Także tu... A, po co mi talizman obrażenia od konia, jak ja z konia nie korzystam? Możemy sobie wziąć... do obrażeń od pełnego paska zdrowia, nie? I tutaj nas nie było. Uważaj, ślimak. No właśnie, wszyscy ślimaki. Może tak w skoku będziemy atakować. Dobra. Okej. Okay. Ciekawe, co tam odkryjemy. Sylvan, no to jest jednak rzecz, która mnie zniechęca do zagrania w gry From, że jak sobie pogram, a później przyjdzie mi ktoś i zacznie ględzić, że tak się gra, a nie powinno, jak mnie warczy z lago w ręce i gaptem na głowie, to jest nic nie warte. No, dużo osób tak gada, nie? Ale wiesz, no nie musisz streamować, nie? Jak grasz prywatnie, to nic nie powinni zrobić, ale ostatnio była gówno burza o te samony, nie? Czyli duchy w czasie walki z bossami. Jezus, jaką oni gówno burzę rozpętali w związku z tymi samonami, bo to się samony nazywają, nie? Czyli pomoc w walce z bossami. To matko, ja się zdziwiłem, że ludzie mają takie problemy, nie? Ja bym naprawdę chciał mieć takie problemy w życiu, jak ludzie, co mają, nie? Z samonami, bo ty używasz samonów, szmatomierz, i tym podobne, nie? No każdy gra jak chce, nie? No. Nie wiem, po jaką cholerę ta gówno burza, to prawda. Ostatnio w tym mecze z Ringiem to jest... jest grubo pod tym względem. No trochę się ucieszyło, ale... uciszyło mimo wszystko, ale... pojebów nie brakuje. Ten atak specjalny mieczem, to... płatki kwiatów wypuszcza, czy źle patrzyłem? Dobrze, a tylko, że te kwiatki usypiają przeciwników, nie? Czyli uśnie i jest podatny na twoje ataki. Tylko, że jak mówię, ten efekt działa naprawdę na bardzo małą ilość wrogów. I to jest niestety smutne. I praktycznie chyba na jednego bossa. Dobra. I niestety tylko na jednego bossa. A szkoda, mogliby trochę więcej dać. Takich przeciwników, którzy są podatni na ten efekt snu. W ogóle to jest pierwsza broń, taka ciekawostka, którą znalazłem, która nabija efekt snu. Tak to w ogóle takiego, nawet takiej broni nie było, która to umożliwiła. Nic kompletnie. A tu jednak, w dodatku trochę to naprawili, trochę to rozwinęli, ale i tak moim zdaniem za mało. Jest tego typu oręża. Efekt snu nigdy nie był w innych częściach od From Software. Tak to zazwyczaj było krwawienie, zamrożenie, nie? A tutaj jeszcze dodali efekt snu. No i trucizna, no to trucizna to wiadomo. Co to było? Jaki spamer! Masakra, co to było w ogóle? Chyba tutaj kogoś zabił. No. Tym spamowaniem. Znowu. Thank you.
mają problem, żeby sprawdzić, jak jesteś blisko nich. Kto to wymyślił takich wrogów, serio? Ten atak specjalny... A, dobra, to czytałem. No, to jest unikalny atak, tak naprawdę. I unikalny efekt. Wow! Dobra, tego ptaka się tutaj nie spodziewałem. Mogliby ten efekt snu bardziej rozwinąć. Oj, tutaj mnie trafiał. Tutaj mnie niestety trafiał już. Także to mogło być słabe. Ty, ale tam jeszcze możemy przejść. Od tamtej strony. Problem w tym, że powoli kończą mi się eliksiry. Do leczenia. Mędy, a to niespodzianka. No mędy chyba. Mędy, które spamują tutaj pociskami. Tam jeszcze możemy za je zobaczyć. Tak, kamienne glizdy to też ciekawy rodzaj przeciwnika jest, prosto względu, ale to, że występuje w kilku innych formach ataku dodaje im uroku. No, ale tych spamerów, tak mówię, to jest akurat reskin też, nie? Słuchaj, ten jest reskin z podstawki, ale akurat doszła nowa umiejętność, właśnie to snajpienie. Oni nie mieli takich ataków wcześniej. No to akurat te wybuchające też są. Też są z podstawki. Chyba uważaj na te wybuchy. Oj, ale myślałem, że tutaj coś ciekawszego znajdę. Ale tak, to masz rację, to jest ciekawy design. No, pan Miyazaki ma tutaj pomysły, co? Trzeba mu to przyznać, jeżeli chodzi o wygląd różnego rodzaju wrogów, przeciwników, bossów, to jest najwyższa klasa, powiem ci, nie? Sylvan. To zdecydowanie. To kurczę zdecydowanie. No co, idziemy na górę, nie? Nic więcej tu chyba raczej nie znajdę. Tu, 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 tu. Tam coś jest. Tam, gdzie jest moja głowa. Nie jakaś znajdźka, ale i tak musimy się udać w tamtym kierunku. Straszny przeciwnik. Straszny typ. Zaczyna mnie wkurzać to jego spamowanie. Powiem ci szczerze. Wszędzie kurna płapunie. Wszędzie płapunie. Tu mamy kolejną łaskę, żeby tu jakoś przeżyć. Nie umrzeć. To będzie git. Dobra. Od razu sobie odblokuję, żeby dymu nie było. Jak zginiemy gdzieś w jakiś głupi sposób. Odkryto utraconą maskę. Stanica szczeliny. Stanica szczeliny? Nie wiem, czy to jest dobrze przetłumaczone. Takie słowo. Stanica. Żeby postaci, nie wiem. Bo nawet takiego słowa nie ma. Stanica. Oj, śmierdzi mi tu bossem. Ale zobaczymy. Tutaj może. Czy coś jest ciekawego? Ogromna konwalia. Czy to drzwi? No nie. Raczej nie drzwi. Tutaj też nic nie mogę znaleźć. Kusi mnie jeszcze, żeby tam dalej zobaczyć, czy jest coś ciekawego.
Okej, szkielety. O, to super. Tych przeciwników dawno nie było. Dobra, oni się oczywiście respią. Musimy szybko je załatwiać, jak leżą jeszcze na ziemi. No i chyba mamy bossa? Nie bossa. Weź się wlecz. Dobra, ziomuś spadł. Chyba nie będzie... O, ten się zespił. Byliśmy mu stagera. I tu coś jest. A chyba to nie jest boss. Dobra. Szampu! Dziękuję ci za rajdzika. O nie! Pozdrawiam wszystkie 6 osób. Witam i o zdrowie pytam, dziękuję. Co tam było grane? Jak tam samopoczucie, panie Szampu? Witam i o zdrowie pytam. Dobra, a tak specjalnie jeszcze będziemy. Dobra. Dawaj. Już teraz... A Jezus, wykończymy go już zwykłymi atakami. A spoczko leci, mówisz? Oczywiście jak zwykle trzymasz poziom. 4 godzina. No, wtedy kiedy nie wiesz, już nie spodziewasz się żadnego rajdu, wbija szampu. No to nieźle. Geralt z Rivi. Proszę pana, Geralt z Rivi? A która część Wiedźmina? Po raz pierwszy, o matko, to ty nawet nie wiesz, jaka piękna historia jest przed tobą. No to nieźle, cieszę się, że ogrywasz Wiedźmina. Ja w końcu muszę dwójkę przejść. Jedynkę ogrywałem, byłem zakochany, trójka to już w ogóle. Tylko dwójkę zacząłem i nie skończyłem, nie? Wiedźmin, piękna gra. Jak na wampira przystało. Pierwsza, nie znam właśnie totalnie schematu i już zaczynam... wciągać. A, to jest zacząłeś od jedynki, tak? Czyli pierwsza część Wiedźmina, rozumiem. A to jeszcze chyba napisał Sylwan. Tłumaczenie w takich grach jak Elden Ring to jest bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony warto byłoby tłumaczyć wiernie, ale z drugiej strony masz masę słów wymyślonych, więc tłumaczenie też jest wtedy wesoło słowotwórstwem. No tutaj to już nieraz. Na przykład taka rzecz, taki przedmiot jak już mówimy o słowotwórstwie, to taka rzecz jak Nadsłojtysa. Nadsłojtys. Książka z przepisami Nadsłojtysa. Ja nie wiem, kto to wymyśla na tę nazwę, ale to o czym mówisz, zabawa słowna, nie? Różnymi słowami, różnymi tutaj, różnym zabarwieniem. No to jest ciekawe. Słowotwórstwo w takich grach to jest ciekawa sprawa. Kurczę, ja swojego czasu ogrywałem Wiedźmina 1, chyba na streamie z 3 lata temu, to byłem zakochany, nie? Też się grało, o kurwa mać, do późnych godzin. Ja pierdzielę, jeszcze ten gnój. Dobra. Dobra, udało się go. Wielowarstwowa kręgła. Wielowarstwowe kręgi światła uda nam się zdobyć.
Inkarnacja tych, którzy służyli Miguelowi, wytwarza wielowarstwowe kręgi Złotego Świata i wystrzeliwuje je do przodu, trafionym nieustanne obrażenia. Naładowanie zwiększa moc. Ta inkarnacja kręgu świata była kultywowana przez tradycję odrębną od fundamentalizmu Złotego Porządku. Mi się bardzo w Wiedźminie jeden system walki podoba. Ja wiem, że ludzie psioczą na to, ale mi się mega te animacje Geralda podobają. Kurde, muszę wrócić do jedynki, ale muszę dwójkę przejść. Tyle tych gier, nie ma kiedy czasu sobie zorganizować na jakieś świetne tytuły growe, nie? I Sylwan, ja daleko nie potrafię uwierzyć, że pierwszy Wiedźmin powstał na tym samym silniku, co seria Wrota Baldura, no. No właśnie. Ale to widać, nie? Jest taki klimat w tym silniku. Wiedźmin w ogóle jeden ma taki niesamowity klimat. Powiem ci, piękna płaszczyzna, dobry dubbing. Płaszczyzna, dobry dubbing, to nawet zguba jest fajna. Ja mam zamiar na świeżaka zrobić trylogię. No obowiązkowo. No ja muszę wrócić właśnie. Ja właśnie trylogii nie ograłem, muszę wrócić, a wyplatynować bym chciał. Ale muszę wrócić, kurczę, do dwójki ogólnie. Tu jeszcze jakąś nową tarczę zdobyłem. Mała, okrągła, drewniana tarcza. Jest lekka i łatwo się nią włada, lecz nie zapewnia takiej negacji obrażeń jak tarcza z metalu. W jej brzegach znajdują się starożytny szyfr, choć to niewiele, zwiększa negację świętych obrażeń. Okej, ciekawe. Ale już w jedynce się gubię. Nie, przyzwyczaisz się. To jest chyba pierwszy stream twój z Wiedźmina 1, nie? Ja powiem ci, że ja na pierwszym streamie też się gubiłem, ale to jest do ogarnięcia, na spokojnie. Ja też się gubiłem. Troszkę czasu, wprawy. I będziesz normalnie zamkniętymi oczami ogarniał temat. Wieśku. Powiem ci szczerze. Ale jestem w połowie Wiedźmina 2, Sylwan, ale przede mną jeszcze świeżak. A, ty jeszcze trójki nie ogrywaliście, panowie? Ja powiem szczerze, że ja też późno trójkę ogrywałem. Wiem, że dużo ludzi się dziwi, jak to można jeszcze w tych czasach Wiedźmina nie ogrywać, no ale są, dużo jest takich osób. I bardzo dobrze, bo ludzie zobaczą to znaczy, czym są świetne produkcje, nie? Pod względem fabularnym przede wszystkim, nie? Pod względem fabularnym to jest miód. System walki mi się wydaje, że w Wiedźminie 1 był najlepszy. Gdzieś ta trójka jest taka średnia pod tym względem. Ale to nie zmienia faktu, że wszystkie części trzymają mega dobrze poziom. No i w dwójce mi się podoba system rozwoju postaci. W dwójce też był spoko, ale gdzieś w trójce to oni gdzieś tak to zjebali trochę. Ale to nie zmienia faktu, że gra jest epicka. Co to jest? Cała trylogia oczywiście. Co tu się dzieje? Odkryto utraconą łaskę. Okej. Tu są zwierzęta, ale... One mi nic nie robią, ja też im nic nie będę robił. A tam jest boss. Tam jest, słuchajcie, boss. Także tam może być ciekawo. Ja sobie zmienię na katanę. Dokładnie, to jest jedynka kontekst z tym tytułem. No dokładnie, większość ludzi na Twitch chwali pierwszą część najbardziej. No tam system walki jest moim zdaniem najlepszy. Nie wiem, co ludzie, ale są doczepni, co im się pierwsza część nie podoba. Ale właśnie chodzi o to, że animacje ma świetne Geralt. Wiem, jest taki point and click w tym systemie walki, ale animacje Geralta są świetne. I moim zdaniem te animacje są dwa razy lepsze niż to, co nam prezentuje Wiedźmin 3. Wy jeszcze nie ogrywaliście, to sobie zobaczycie. Ale jak ogracie, to sami stwierdzicie, jak jeszcze będziecie świeżo, jak tutaj Szampo, że pierwsza część tak po kolei będzie leciał, że gdzieś tam utracili ten tak magię tego systemu walki, nie z pierwszej części. Że już tylko jedna umiejętność, nie będę wam zdradzał jaka, trzyma taki świetny poziom w trójce, a później to tak bardziej to są tylko takie perki w większości, jeżeli chodzi o ulepszanie postaci, nie? A nie ma takich fajnych animacji, fajnych ruchów postaci, jak ma Wiedźmin 1, nie? W większości to są w pasywki już w trójce. Poszukałem na
że słoitis to po angielsku jest ponentate, co jest grą słów pod garnek oraz pontate, więc tłumaczenie godne wybrnęli z tego trudnego zadania. No, nad słoitisa. No ale to fajnie to jest, fajnie to akurat jest określone, nad słoitis. Nad słoitis fajnie brzmi. Powiem szczerze. Dobra, słuchajcie, zobaczymy co to jest za boss i też będziemy kończyć. Tylko ja jeszcze muszę dokoksić sobie postać, bo sobie bym przylevelował. Ile to daje? O, braknie nam. Braknie nam niestety. A mamy tu bosika. Czekajcie, mamy 20. O nie, braknie. Niestety. To jest chyba bosik. Czy nie? Zaoferuj leczenie. Proszę, daj mi odwagę, bym padł ci do stóp, najdroższa. Święta Tylino. Rozumiem, że jak tam spadnę, to będzie zabawa. Też się spotkałem pierwszy raz z tym systemem, ale szybko idzie się dostosować. Tak, ale tu, wiesz, to cieszy oko. Ja na przykład mam tak, że w Elden Ringu na przykład, ja to wziąłem z Wiedźmina 1. Że ja lubię takie bronie, na przykład, które mają świetne animacje. Na przykład takie coś. Zademonstruję zaraz. Uwielbiam jak broń ma takie fajne animacje, nie? Niż jak ma takie, wiecie, zwykłe, takie jakieś dziwne ataki typu... Takie coś, nie? Czy jakoś tak? Oj, ten akurat miecz ma dosyć fajne, nie? Ale lubię takie, jak bronie mają, słuchajcie, jakieś takie fajne animacje ataków, nie? I to wziąłem właśnie z Wiedźmina 1, bo Wiedźmin 1 ma naprawdę świetne te animacje, nie? I tego mi na przykład brakowało w Wiedźminie 3, nie? Czy na przykład takie coś. Ja po prostu uwielbiam, jak broń ma jakieś takie fajne animacje, co cieszą oko, nie? Jakiś system walki. Coś w tym stylu, który naprawdę jak się walczy, znaczy na przykład to miecze, o! To jest magia. I to mi się, jak widzę takie animacje, to od razu mi się przypomina Wiedźmin 1, gdzie Wiedźmin 1 ma takie magiczne, tak fajnie, i to było fajne, że sobie odblokowaliście różnego rodzaju w drzewku umiejętności. Różnego rodzaju perki, nie? I na przykład perk nie dawał wam plus 20 do czegoś tam, tylko dodawał trzeci atak w sekwencji. To świetne jest, ja takie umiejętności uwielbiam, nie? Nienawidzę plus do czegoś, w stylu, żeby zwiększyć tylko obrażenia, tylko lubię plus do animacji, czy do różnego rodzaju, czy gdzie atak się zmienia, nie? I to Wiedźmin 1 miał. I to mi się akurat mega podoba. A właśnie z powodu zmiany systemu walki tak długo odbijałem się od Wiedźmina 2. No właśnie. Dobra animacja zachęca do walki. No dokładnie, jeśli inaczej się patrzy na tą daną broń, nie? No animacje muszą być naprawdę fajne, nie? Żeby was po prostu nie nużyły. Nie nużyły wasze oko, nie? Żebyście cieszyli się z tego, że po prostu prowadzicie jakąś walkę z jakimiś przeciwnikami, nie? Tu wam jeszcze przedstawię... tą włócznię Mesmer... Albo nie! Ta katana ma. Świetny atak, nie? Patrzcie to, nie? Czy takie coś? No fajnie, no uwielbiam, gdzie nie atakuję gdzieś tak zwykłymi atakami, tylko gdzieś mam jakieś takie fajniejsze animacje, nie? Rzeczy samej, no właśnie, szampo, no właśnie. Animacja jak ze stylu grupowego w pierwszym Wiedźminie, no właśnie, ten styl grupowy, uwielbiam, no właśnie, ten styl grupowy i to
I to mimo tego, że to jest taki, wiecie, point and click, który i tak wymaga od nas tak pewnego rodzaju klikania, nie? I wyczucia ataków, to daje duże frajdy, nie? Bo oglądamy fajne animacje, nie? I to jest super. I to mi się naprawdę Wiedźminie mega podobało. Ja nie rozumiem właśnie narzekania, że system walki w systemie, system walki w Wiedźminie 1 jest przestarzały. No nie, bo on cieszy oko, nie? No nie jest aż taki przestarzały, jakby się mogło wydawać, nie? To jest akurat super. Cała walka zmienia swój dancing. No właśnie. I to uczucie Sylwan potęgi ciosu, gdy zadajesz już piąty atak serii. No i to jest właśnie to. Ogrywałeś serię Shadow of Mordor, tylko pierwszą część. Tam są prześliczne. Tak, to prawda. No, kolanka różnego rodzaju. No, ja uwielbiam z kolanka dawać tym orkom całym, nie? To prawda, ogrywałem. Muszę wrócić, bo parę trofek mi do platyny zostało, nie? Muszę wrócić do Shadow of Mordor. Słuchajcie, mamy bossa. Ale nie będę już z nim dzisiaj walczył. No, nie chce mi się. Mogę przysłać na pomoc, wezmę go. Dlatego, żeby... Nie będę z nim walczył. Bo dlatego, że sprzedaliście mi info, żebym chociaż jakiegoś ducha przyzwał, ale żebym... Nie muszę nawet walczyć i nie muszę tej walki wygrać, ale ja popchnę quest do przodu tej postaci, którą przyzywam. Dlatego ona będzie sobie walczyć, ja się wycofam i zginę. No i tą walkę sobie już zostawimy na kolejną transmisję. Ja oczywiście walczyć nie będę. Co to jest? Miniący rycerz. Okej. No, ciekawy przeciwnik. Zobaczymy, na co go stać. Ale nie będę z nim walczył. Nie zabiję tego ducha mojego. Nie wydaje się jakiś trudny. Chyba ja się wycofam. Niech sobie tam radzą. Jaka muzyka? No dobra, skupi się na mnie. Wow, ale on przetrzymuje te ataki. Dobra, widzę, że on nie jest jakiś trudny. Ale ataki ma zabójcze. Z tym koniem jest dobry. Nawet sobie radzi ten nasz duch. A raczej go nie pokonam. Shadowy mają na serio animacje wyprzedzające niejedną grę. No, prawda. No muszę wrócić do tych Shadowków, bo jeden dodatek mi został do grania. No i platynę muszę zrobić, bo niewiele mi zostało. Panie, bierz tego ducha! Panie mnie! Ała! No i załatwił mnie. Dobra, ale to nie jest walka, słuchajcie, do tego. Na ducha. Gnijący rycerz. To nie jest walka na ducha, tylko żebyśmy sami grali. Widzicie, co, jeszcze spróbuję samemu. Ale raczej to się źle skończy. Ale ciekawy boss. Trzeba to przyznać. Oj, Beksiński mocno wjechał jako inspiracja. No, to prawda.
System walki Wiedźmi nie był prosty, ale przyjemny. No, to jak najbardziej się z tym zgadzam, panowie. Dobra, słuchajcie, ostatnie podejście, tym razem sam. I cały czas będę już grał sam. Dlatego, że cały czas trzeba tutaj zaskakiwać. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. I będziemy kończyć, bo jest naprawdę późna godzina. Nie ma sensu się tutaj z nim użerać. Ale boss ciekawy. Dobra, zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Może ta kombinacja z tym koniem jest przewalona. No. Ciekawy boss, teraz mu żadnego obrażenia nawet nie zadałem, nie? Jest tak późno, że już jest wczesna godzina. No, taka wczesna, że za wczesna. Dla mnie, że jest tak za późno. Dobra, nie, ostatnie podejście, bo żebym się tu nie popisał. Ostatnie podejście, żebym się tu kurna nie popisał, ale kurna, nie wiecie co? Mi się nie przyda. Przyda mi się za to obrażenia na, przy pełnym zdrowiu. Albo to. Obrażenia przy mniejszym wyposażeniu. Kiedy będę miał zwiększone. O, coś czuję, że tutaj się będziemy długo uczyć tego bossa. On ma takie strasznie przedłużane ataki. Weź to wyczuj. Że z duchem to łatwo, nie? Ale jak wszystkie ataki już idą w naszą stronę, to już tak fajnie nie jest. Wow. Ja tak go nie znałem. No, tu mnie ładnie załatwił. No, tutaj trzeba będzie się dużo uczyć jego ataków, kurna. Widzę, że nawet jak próbuję rolki cały czas robić, uniki cały czas do momentu, kiedy padnie atak, to i tak nie dostaję, nie? Bo robię za dużo tych rolek, nie? I nie mogę wyczuć ataku, który jest naprawdę wyjątkowo przedłużany w tym przypadku. Ciekawe, czy mogę go sparować, raczej wątpię. Ja pierdzielę, nie można. Mogę wyczuć, totalnie go atakuję. O, już się totalnie pogubiłem. Co, poeksperymentujemy chyba jednak trochę, weźmiemy sobie średnie wyposażenie. Mi się wydaje, że będzie lepsze. Weźmiemy sobie ekwipunek Mesmera, całego opalownika. To jest średni ciężar. I może z tym średnim ciężarem będzie mi się chyba lepiej te uniki robić niż... Mam takie dziwne wrażenie. Mały, no to jest mały ciężar. Ha.
Relana ma cały średni, to może Relankę sobie weźmiemy. Średni ciężar jest, no. Dobra. Zobaczymy, co się będzie działo, jak będziemy sobie średni ciężar, nie? Kurczę, bo z tym lepszym, gdzie mamy teoretycznie lepsze te uniki, ja nie mogę tutaj nie wyczuć. Ale jak mówię, to była ta sama, to jest ten sam problem, co ja miałem z Mogiem. I to pomogło, że sobie przerzuciłem na średni ciężar. Wtedy te uniki mi jakoś lepiej wchodziły. Jak już później miałem problem znowu na średnim ciężarze, zmieniłem na lżejszy ten secik i od razu... I od razu szło już zupełnie lepiej te ataki wyczuć. Bo tutaj mam definitywnie bardzo ogromny wręcz problem, żeby te jego ataki wyczuć. No chyba jest różnica. No, jest lepiej zdecydowanie. Oho. Już nie mam czym się leczyć. Oż, odmrożenie. Atak, którego totalnie nie ogarniam. Druga faza, nie? Znaczy druga faza, druga nie druga. Nowy atak dochodzi, widzę. Ale już jest lepiej mi zdecydowanie jest na średnim ciężarze. Tylko... Tak, gdzie mam czas zmienić. Talizman trzeba zmienić. Nie mam tylko na co. Ciosy z frekwencji nic mi nie dadzą. Na pewno życie chyba. Nie, na pewno życie mam. Taki ze sprintu. No chyba regeneracja, weźmiemy sobie tego. Regeneracja energii.
uwielbiam, jak mój atak nie trafiam, więc stoję koło tego zjeba. Udało się tego uniknąć. Z tyłu jak nas atakował, nie? To mi się akurat podoba. Taki rozwój sytuacji. Już nie mam. Jest. Udało się. Pokonano legendę. Udało się. Trochę fuksem, ale trochę, że się udało. Udało też nauczyć tych ataków, co wam mówiłem, za pleców, nie? Że on raz atakował tym podmuchem do przodu, gdzie można zrobić unik do przodu, ale też można skoczyć. I trzeba robić w odpowiednim momencie. Ale on tym samym atakiem, tym lodowym, robił na całą arenę i z tyłu nas atakował, nie? Ale się udało, no to się cieszę, słuchajcie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Tak się kurna cieszę, że sobie wezmę. Ho, 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 katanę moją. Ile to w ogóle waży? 3 pięści. Pięści ważą 3. No, myślę, że zbiedziemy na tym katanę. No. To była ciężka walka. Ciężka dlatego, że naprawdę trzeba było wyczuć. Ale to nie był jakiś niesprawiedliwy boss czy coś. Ale nie miałem nic już tych. Wszystko zależało od tego, jak będziemy walczyć, nie? Ale już nie mam totalnie nic... butelek, nie? Dobra, ale mamy to. Uważam, że się udało. W tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z dodatku do gry Elden Ring. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Dziękuję za każdą waszą aktywność i do następnego. Cześć!